Dzień dobry, w niedzielne popołudnie. Andrzejku, przywitasz się? Ja, bo idziemy jeść. Tak, idziemy jeść. Nie chciało nam się dzisiaj gotować, więc idziemy tu, gdzie mamy najbliżej, czyli do Semolino. Zaraz zobaczycie, co zamówimy. Pewnie ja zamówię to, co zawsze. No ale można się łudzić, że wybiorę coś innego. Już prawie jesteśmy na miejscu. Andrzejek, słuchajcie, jeszcze był dzisiaj na motocyklu. Andrzeju, jak się jeździło? Fajno było, bo było ciepło. A ostatnio nie było ciepło, więc to jest taka biała odmiana. No ale dzisiaj jest 21 stopni, nie? No, także było super. Tak, dotarliśmy na miejsce. Wyłączam kamerę, zamawiamy jedzonko. Trochę tu głośno, więc nie będę za dużo nagrywać, ale chciałam powiedzieć, że znowu się zmieniła ta karta. W sensie, ona jest taka sama, ale wcześniej ten papier z recyklingu był taki szary, a teraz jest już ładnie biały. Dobra. Szukamy, co możemy tu zjeść. My już, słuchajcie, najedzeni, a w zasadzie to myślę, że mogę powiedzieć, że przejedzeni, prawda, Andrzeju? Dostaliśmy super przystawkę bruschettini z krewetkami, ale to była pułapka, bo porcje tam są duże i jesteśmy już bardziej niż pod korek. No, mam wrażenie, że idealne, jakby wolałabym się turlać teraz, po prostu... Mam takie uczucie w brzuszku, w sensie wiecie, to jest tak, że już nie możecie zjeść, ale coś jest takie dobre, że szkoda wam zostawić, więc dojadacie do końca, a potem brzuch was boli. Ale już dzisiaj do końca dnia nie zjem absolutnie nic, po prostu nie ma takiej opcji, żeby mi się to zluzowało do wieczora. Lecimy teraz do domku, wskoczymy tylko na górę zabrać klucze i jedziemy na ten stand-up. Słuchajcie, wracamy. Podziwiam słoneczko nad Warszawą. Byliśmy na stand-upie, bo w sumie nie wiem, czy powiedziałam, na co dzisiaj idziemy. Byliśmy na stand-upie Magdy Kubickiej. I to był drugi nasz, jakby nasz stand-up, może i nie, nie. Bo na stand-upy chodzimy często, ale jakby drugi raz byliśmy na Magdzie, o tak. Poprzednio byliśmy na tym poprzednim programie, czyli właśnie coś tam moje wejherowo. I z tego, co pamiętam, to nie byliśmy jakoś specjalnie zachwyceni tym programem. No i dzisiaj, Andrzeju, co? No, mnie nie porwało, ja to tak, no siedziałem, no może parę razy coś tam śmiesznego, ale no, słabe. No, znaczy ja się, mnie rozbawiła ta część o prowadzeniu auta, o obawach za kółkiem. To był taki moment, który faktycznie mnie rozbawił. Natomiast doszliśmy do wniosku z Andrzejem, że chyba lepiej bawiliśmy się na... w sensie, że bardziej nam się podobało wystąpienie tego chłopaka, który robił support. O, w ogóle pokażę wam szybko, kamerę odwrócę, bo dojeżdżamy do Arkadii i ta flaga tak pięknie wygląda. Naprawdę, mega przyjemny jest to dla oka widok. Pięknie się to prezentuje. O, tu jest budynek, w którym pracuję. No, ale wracając, wydawało nam się, że śmieszniejszy był ten chłopak, który robił support. I ogólnie doszliśmy wspólnie do wniosku, że no to był drugi raz, kiedy byliśmy na show w wykonaniu Magdy i drugi raz nam się do końca nie podobało, więc no trzeciej szansy nie będzie. Już więcej chodzić nie będziemy, nie do końca po prostu nam grają te żarty, nie żrą, tak jak w przypadku, nie wiem, Piotrka Szumowskiego, albo Lotka, albo Zoli, albo Kasi Piaseckiej, bo żeby nie było, że tylko faceci robią fajny stand-up, absolutnie nie, Piasecka też, też ekstra. No ale tak, wracamy teraz do domku, jesteśmy właśnie, tak jak było widać po fladze, przy Arkadii. O, może jeszcze teraz wam ją pokażę z bliska, no przepięknie wygląda. No i co, i jedziemy do domu i skoczymy może na jakiś spacer jeszcze?
Już się robi ciemno, słuchajcie. Mój zegarek mi pika, że już 50 minut spacerku za nami. Poczyniliśmy 3,5 kilometra, zanim dojdziemy do domku. A tak bliżej czwóreczki będzie, co? No. I co? Skoro był ruch, to teraz mogą być lody. Powiem wam, że mam taką ochotę, ale strasznie się boję, bo jeszcze nie do końca dobrze mówię. I boję się, że po prostu jak zeżrę teraz loda, to po prostu, wiecie, wbiję sobie taki ostatni gwóźdź do trumny. Więc muszę się zastanowić. Andrzeju, co doradzasz? Balans w przyrodzie. Równowaga energii, te sprawy. Czyli co, był spacer, są lody? Zobaczymy, czy Carrefour jeszcze otwarty. Dzień dobry, w poniedziałek. O, słychać echo. Jak myślicie, co to znaczy? Jesteśmy w naszym mieszkaniu. Powiem wam, że zawsze, no zawsze jesteśmy tu trzeci raz, a w zasadzie układ o takim mieszkaniu widzimy trzeci raz. I ja mam zawsze poczucie, że na planie to mieszkanie wydaje się większe niż na żywo. Pewnie trochę tak jest, ale już jesteśmy na miejscu. Mamy sprzęcik, jak widać, Andrzejek trzyma. Będziemy teraz wszystko mierzyć. Zrobię wam taki szybki może rundur. Tu są drzwi wejściowe, wiadomo. Tu jest od razu pierwsza sypialnia. Ta ciut mniejsza, o metr mniejsza. Tu jest taka duża wnęka. Naprzeciwko jest łazienka. Kamer już wisi. Tutaj jest też wnęka na szafę. No i wchodzimy do salonu z aneksem. Po tej stronie jeszcze wam pokażę, jest znowu wnęka i sypialnia. Ta o metr większa. No i tutaj salon, balkonik i miejsce na aneks. No i taka skrytka na lodówkę. Dobra. Nie przedłużam. Bo i tak nie powinniśmy tutaj tak być teraz do końca, więc bierzemy się za te pomiary. No, no i pewnie potem będziemy się zastanawiać, co dalej z projektem. O, straż miejska. Boże, tutaj nie ma gdzie zaparkować, słuchajcie. Jak tylko ktoś stanie na chwilę, to zaraz mandaciki. Trzeba uważać, dlatego właśnie mamy miejsce parkingowe dla gości. Zakończyliśmy nasze pomiary. Andrzeju, trochę białe włosy. No, nie wiem, czy jest dobrze, czy tak niekoniecznie? Nie wiem. Mieszkanie jak mieszkanie, no. Nie jest źle, natomiast to, co już zauważyliśmy, to to, że ściany w kuchni. Tak. Że na górze się schodzą, w sensie nie są tak do końca równo, tylko się zwężają, co widać właśnie gołym okiem. Na górze na pewno jest mniejsza ta szerokość niż mierząc po podłodze. Tak, a ja właśnie zauważyłam teraz, że przy domofonie będzie taki domofon z kamerką pewnie, bo jest taki panel do tego. No ale generalnie już wszystko pomierzyliśmy. Nie jest tak równo co do milimetra, no ale wiecie, 2 czy 3 mm od tchyłu przy budowie ściany to chyba nie jest taki dramat. Dobra, bierzemy klucze, zamykamy mieszkanie i oddajemy panu tam w tym pokoiku od dewelopera. No i co? I lecimy do kina. Na co? Dragons and Dungeons and Dragons, o tak. Jakoś tak. Dobra, lecimy. Dzień dobry we wtoreczek. My już po tańcach. Wczoraj chyba nie wróciłam do was z update'em, jeżeli chodzi o ten film. Więc, jeżeli chodzi o moją, oczywiście moją i tylko moją osobistą opinię, był on totalnie beznadziejny. Po prostu dramat. Miałam ochotę wyjść z kina, nawet pytałam Andrzeja, czy wychodzimy. Andrzej powiedział, że nie. Powiem wam, że żałuję, że nie wyszłam, bo w sumie przecież kino jest w galerii handlowej. Mogłam wyjść i po prostu przejść się po sklepach, poczekać, aż reszta skończy oglądanie tego filmu. Totalnie mi to nie przypadło do gustu. Jak to się nazywało? Dungeons and Dragons? Jakoś tak? I jakby fabuła tego nawiązuje chyba do jakiejś takiej gry, czy coś takiego. Nie wiem do końca, o co w tym chodzi. Totalnie mi się to nie podobało. W ogóle
Andrzej twierdzi, że to było trochę lepsze niż Shazam i Black Adam. Ja uważam, że to jest ta sama kategoria i dla takich filmów powinno być osobne miejsce w piekle. Nie podobało mi się totalnie. W sensie ogólnie lubię takie filmy, gdzie się dużo dzieje, jakieś takie, wiecie, złole i dobrze ludzie walczą ze sobą, ale ten film mi kompletnie, ale to kompletnie nie siadł. No, więc tyle, jeżeli chodzi o kino. Byliśmy dzisiaj na tańcach, po tańcach pojechaliśmy do Lidla i słuchajcie, zaraz wam pokażę, ale moje nasze zakupy kosztowały 420, prawie 2 zł, bez paru groszy. Nie ma tu dużo rzeczy, fakt, że kupiłam dużo owoców, a owoce są niestety bardzo drogie, ale no, no i rybę też w sumie kupowałam. Kupowałam też dorsza. No dobra, kupiłam parę drogich rzeczy, ale ogólnie no tak czy siak, miałam taki ten mały wózeczek, bo w Lidlu są dwa rozmiary, nie? Więc miałam ten mniejszy wózeczek, on był pełen, no i właśnie kosztowało to 422 zł. Pokażę wam może, co takiego tu mam. Więc tak, kupiłam sobie soczki, o takie, one są fajne, z takimi glutkami. Kupiłam sobie to. Wziąłbym jeszcze więcej, ale jak widzicie, data ważności 5/5. Słuchajcie, to jest fajny deser, tak jak ja próbuję być na diecie. Można powiedzieć, że nawet trochę jestem, bo powoli kilogramy zaczynają spadać. Ale to jest deser, który jest bardzo niskokaloryczny, bo takie szklane jedno opakowanko to jest niecałe 100 gram, a jak widzicie w 100 gramach jest 231 kalorii. Więc jest to takie bezpieczne rozwiązanie, żeby podjeść sobie w ciągu dnia coś słodkiego, no ale nie jest to za dużo. Banany, papryka, ziemniory, cebula, czosnek, awokado, to jest pietruszka, fasola w puszce, tutaj słuchajcie, świeża kolendra, bo planujemy robić pidę, sałata, dwie takie paczki, dlatego że będziemy pewnie znowu jeść krewetki z mango, mama Andrzeja kupiła nam mango wcześniej na targu, więc już je mieliśmy, tutaj mam szynkę, jedną, drugą. Tutaj pod spodem, co mam pod spodem? Kurczaka. A, no i pod spodem jest ten dorsz. Ale ten dorsz, słuchajcie, był na promocji. Był chyba po 43 zł za kilogram? Czy nawet mniej? Czekajcie. Mamy paragon. Sprawdźmy to. Dorsz. 45... 43... za kilogram? Chyba tak. Chyba tak. Także jak na dorsza, to bym powiedziała, że jeszcze w miarę nieźle. Mam tutaj serek. Ogólnie najbardziej lubię ten almette z ziołami i ten formello podrabiający almette z ziołami. On jest z cebulą i tak mi nie siada, więc poszłam w śmietankowy. Arbuzik, jogurt naturalny. Zazwyczaj raczej jogurt bez laktozy, ale w Lidlu ostatnio takiego nie ma. Tutaj jakieś płatki, nawet nie wiem co to. O, ta granola jest też bardzo dobra. Ona ma... czy to jest w zasadzie niby musli, ale trochę jak granola i ona ma w sobie liofilizowane truskawki, które są bardzo smaczne. Tutaj mam dwa chlebki takie z tym, no, ze słonecznikiem, maliny. No, przyznaję się, że maliny były trochę drogie, bo takie małe opakowanie kosztowało chyba 9 albo 10 zł. Pomidorki truskawkowe, tutaj takie coś do kibelka, folia spożywcza, papier do pieczenia. Te cztery paczki chusteczek, tutaj mam jeszcze toilet paper i kupiłam dwie jeszcze takie rzeczy z myślą o moim kolinku. Nie mam zielonego pojęcia, słuchajcie, w jakim wieku dzieci zaczynają robić takie rzeczy i domyślam się, że mając 2 lata pewnie nie robią takich rzeczy jeszcze jakoś specjalnie dobrze, ale wydaje mi się, że kartkę w łapce już można uczyć się trzymać. Z Kamą się widzę w czerwcu. Przyjdzie z Kolinkiem i z Tomkiem, więc stwierdziłam, że dokupię jeszcze coś takiego. W ogóle były świetne książki z tej serii, ale te książki były pięknie zilustrowane, ale tak napisane, że nie byłam pewna, czy to jest dla takiego małego dziecka, czy to jest może dla dziecka takie, które już wiecie, bardziej ogarnia w literki i próbuje nam też przez ramię czytać. No w każdym razie to mi się bardzo spodobało i wzięłam dwie takie kicie kocie, w razie czego, gdyby się okazało, że Colin jest na to może jeszcze za mały i ciocia trochę przestrzeliła, to wiecie, zawsze można to odłożyć i to może sobie na niego poczekać. I to tyle, jeżeli chodzi o nasze zakupy. Tak.
To byłoby chyba już wszystko. Wydaje mi się, że w zasadzie nawet mogę już zakończyć tego vloga. Zastanawiałam się, czy nie dograć jeszcze fragmentu jutro, ale może nie. Może wizytą u kosmetyczki rozpocznę już kolejny film. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. W komentarzu możecie wkleić emotkę domku, bo pewnie też w tym odcinku, tak mi się wydaje, dodamy nagranie z naszego mieszkania, bo byliśmy je wymierzyć. No, pewnie już widzieliście. Tak. Także dziękuję Wam bardzo. Pamiętajcie właśnie, żeby zostawić tą łapkę w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I do zobaczenia.